Letnia zadyma w środku zimy? To możliwe. I to po raz kolejny, bo już 28 stycznia odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundusze będą zbierane na płuca po pandemii. Jak wyglądają przygotowania w województwie śląskim? O tym w materiale Magdy Sincewicz. 145 sztabów zarejestrowanych, setki wolontariuszy gotowych do działania i miliony serduszek do rozdania. Wszystko już prawie dopięte na ostatni guzik, aż przyjdzie ten dzień. Przygotowania trwają przez cały rok. To znaczy w sercach organizatorów ta wielka orkiestra zagościła już chyba na zawsze i myślę, że te słowa Jurka Owsiaka, że do końca świata i jeden dzień dłużej, to tak naprawdę będzie, bo ciężko z tego zrezygnować. Tym bardziej, że widzi się wielką potrzebę organizacji takiego działania, takiego masowego ruszenia, żeby pomagać innym osobom. Bo ci, którym się pomogło, często potrafią odwdzięczyć się tym samym. Ja jestem tancerką i nieraz już występowałam na scenie właśnie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I też bardzo lubię tą fundację, bo wiem, że mogę i umiem pomóc innym ludziom. I tak już po raz 32, w tym roku dla dorosłych i dzieci i ich płuc po pandemii. Dlaczego to tak ważne? Odpowiedź jest oczywista. Zdrowe płuca to część naszego układu krążenia, więc im większa intensyfikacja ćwiczeń, tym lepsza kondycja układu krążenia, układu sercowo-naczyniowego, a w konsekwencji lepsza jakość życia. I właśnie o taką jakość od wielu, wielu lat dba orkiestra, a wraz z nią wszyscy, którzy postanowili w niej zagrać. W ramach tego finału, jak zwykle, proponujemy badania zarówno te diagnostyczne, jak i badania obrazowe, jak również porady lekarskie, więc będzie można się dowiedzieć rzeczy, o których być może nie wiemy. Również badania laboratoryjne. Wszystkie te badania wchodzą w skład jednego finału, ale również pokazy naszych fizjoterapeutów. Będzie można zobaczyć sprzęt, który jest naszym udziałem i dzięki temu możemy opowiedzieć, jakie dalsze kroki pacjent w kierunku ku zdrowiu może poczynić. Czynić dobro może każdy z nas w różnej formie. Jako wolontariusz, ekspert, uczestnik różnego typu wydarzeń, czy ten, który wrzuca do puszki. Wszystko dla wspólnego dobra. Jestem pewna, że moje dziecko otrzymuje opiekę na odpowiednim poziomie, a tak szczerze mówiąc, my mamy takie doświadczenie, że jak Agatka miała 5 miesięcy, to została uratowana przez taki sprzęt. Sprzęt, który trafia do placówek medycznych właśnie dzięki nam.